bohaterów Warszawy. Czarny Roman w czerwonym kapeluszu, Tadeusz Konwicki, Tomasz Sikora, Robert Brylewski, Grajkowie uliczni, niezwykli, czasem brzydcy, czasem śliczni. Miasta w komin i fotokomórka wchodzą na dworzec wschodni, żeby go otworzyć i wpuścić nowych pasażerów i pokazać im jedno, jak wygląda Warszawa, nieznana, alternatywna, niezwykła Warszawa ludzi, których oglądamy codziennie na ulicy. Ulica Bohaterów Warszawy to jest temat naszej wystawy, która będzie wisiała na ogromnej powierzchni, 150 metrów długości galeria, ogromne portrety niezwykłych ludzi. Obserwujemy ich, nie jesteśmy pewni, co myślą, jacy są. Chcielibyśmy o nich dowiedzieć się czegoś więcej. Dlatego my, Fotokomórka i Miasta w Komie, przychodzimy do Was, żeby Wam pokazać na otwarciu Dworca Wschodniego, jak wygląda Warszawa, którą dobrze znamy, lecz nic o niej nie wiemy. Warszawa, którą spotykamy na ulicy, ulicy Bohaterów Warszawy.